rekordową liczbę paczek od świętego Mikołaja, bo aż 1500 w miniony weekend przekazali dla bielawskich dzieci wolontariusze z misji Nowa Nadzieja. W tym roku paczek jest najwięcej z dotychczasowej naszej działalności dla dzieci. Mamy przygotowanych 1500 paczek plus jakieś tam zabawki, także każde dziecko będzie zadowolone, każdy coś dostanie, nikt nie zostanie pominięty. Około 700 paczek wydamy dzisiaj tutaj w kinoteatrze, natomiast jutro na jarmarku bożonarodzeniowym też dzieci dostaną paczki, te, które dzisiaj nie dostały. Każde dziecko miało zaproszenie, każde dziecko dostało zaproszenie imienne. I nasi wolontariusze to roznosili, część mamy dzieci ze szkół, część z OPS-u, także szerokie grono, szeroki zakres po prostu tych dzieci, które dostaną. 650 paczek dostaliśmy z programu takiego, w którym uczestniczymy, z programu Gwiazdkowej Niespodzianki, natomiast resztę robiliśmy sami, pozyskiwaliśmy od sponsorów, pisaliśmy pisma do różnych firm i przez cały rok zbieramy na to, żeby właśnie w grudniu dzieci otrzymały paczki. Głównym przesłaniem w ogóle tego jest to, żeby dzieci poznały Bożą miłość, żeby wiedziały, że nie są same. I to jest takie główne przesłanie Gwiazdkowej Niespodzianki właśnie, że poznały, że Pan Jezus je kocha i że są kochane. Natomiast dla dorosłych też przygotowaliśmy paczki dla rodzin takich słabiej uposażonych, paczki żywnościowe. 170 paczek też zostaną wydane te paczki dzisiaj. Misja Nowa Nadzieja w Bielawie jest liderem w organizacji tego typu akcji na naszym terenie. Przekazane paczki z pewnością przyniosły wiele radości dzieciom, ale co najważniejsze, misja pomaga w ten sposób wielu rodzinom, których po prostu nie stać by było na świąteczne prezenty dla swoich pociech.